Tematem i hasłem tegorocznych rekolekcji, jak to przypomniał już ksiądz prałat na samym początku, jest „Oto Matka Twoja” i drugie zdanie „Cały Twój Maryjo”. Właśnie spróbujmy przeżywać cały ten czas rekolekcji do wieczora w niedzielę w takiej postawie zasłuchania, bo przecież nie kto inny, ale sam Jezus Chrystus cały czas nam powtarza: „Oto Matka Twoja”, zwracając się do każdej i każdego z nas. A my próbujmy dawać tę odpowiedź, zastanawiając się cały czas, co to znaczy. Cały czy cała jestem Twój. Niech te myśli nam cały czas towarzyszą. Tematem tej konferencji jest Maryja w Bożym planie zbawienia. Rzeczywiście rekolekcje ewangelizacyjne dotykające postaci Matki Najświętszej, to piękne, bo Maryja jest dosłownie wcieleniem Ewangelii. Maryja cała jest żywą Ewangelią. Ona nie tylko przyjęła Ewangelię w Słowie, czyli Pismo Święte, ale przyjęła Ewangelię żywą Jezusa Chrystusa pod swoje serce i dała Mu całe swoje życie. A więc rekolekcje ewangelizacyjne o Maryi to nic innego jak uczenie się życia Ewangelią, wpatrując się cały czas w Maryję. Spróbujmy pójść tymi śladami. Tajemnica życia Maryi łączy w sobie, jak mówił pięknie kardynał Ratzinger, a późniejszy papież Benedykt XVI, trzy zasady. Ale z tych trzech zasad wypływają piękne trzy cechy duchowości Matki Najświętszej. Jakie to są te zasady teologiczne, z których wypływają te cechy duchowości życia Matki Najświętszej? Pierwsza, niepokalane poczęcie. To pierwsza teologiczna zasada dotykająca Matki Najświętszej. A z niej wypływa cecha duchowości. To jest życie od Boga. Czyli Maryja od samego początku była świadoma i głęboko przeżywała swoje życie jako dar od Boga. Dar życia, dar wiary, dar gorącej miłości i dar współofiarowania swego życia z Jezusem Chrystusem, współpracując w dziele odkupienia. To przepiękna postawa i duchowość Maryi. Kolejna, druga zasada, z której wypływa znowu cecha duchowości. Zwiastowanie i współpraca z Chrystusem. Czyli bycie z Bogiem. Maryja od momentu swojego, tak, w dniu zwiastowania, rzeczywiście współpracuje z Chrystusem. Najpierw pochyla się nad Nim, a później jest z Nim. Bycie z Bogiem w jedności. To piękna cecha duchowości Maryi. I trzecia, udział Maryi w misji Kościoła, czyli cecha duchowości, bycie dla Boga, cała dla Boga.
I te trzy cechy duchowości warto też brać i w nasze życie. Bo tu się kryje tajemnica życia Ewangelią. Przecież i my wszystko, co mamy od daru życia, talenty, zdolności, wszystko inne, cośmy wypracowali we współpracy z Bożą łaską, mamy od Boga. I ta świadomość nam powinna zawsze towarzyszyć. W ten czas to nasze życie nabierze innego blasku. Druga też zasada, jesteśmy zaproszeni do współpracy z Jezusem Chrystusem na mocy Chrztu Świętego, żebyśmy byli przede wszystkim zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. Zostaliśmy zaproszeni w momencie chrztu do życia w przymierzu przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Jest taki redemptorysta Józef Heitzmann, były prowincjał redemptorystów szwajcarskich, który napisał piękną książkę jeszcze przed rokiem wiary. Najpiękniejsza definicja jest w tytule tej książki, definicja wiary, czyli określenie, bardzo króciutka, wiara jest przyjaźń. To jest istota wiary. Wiara to życie w przymierzu przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Nie tylko w łasce uświęcającej, czyli w czystości własnego sumienia, ale jeszcze w czynnej przyjaźni z naszej strony. I ta trzecia, żeby być dla Boga, być współpracownicą i współpracownikiem Boga. To przecież Jan Paweł II w tym pięknym dokumencie Christi Fidelis Laici powiedział, że powołaniem każdego chrześcijanina jest apostolat. To znaczy bycie dla Boga. Jeden z numerów, właściwie to nazywają magazyn, z bieżącego roku, National Geographic. Już nie pamiętam, który to numer, ale w internecie to można odszukać, który to numer. To nie jest przecież katolickie czasopismo. Ogólnoświatowe, o pięknie przyrody, o świecie, wszechświecie. Jeden z numerów na okładce zamieścił postać Maryi. A pod spodem, na okładce, pod tą postacią Maryi jest napisane tak. Najbardziej wpływowa kobieta świata. Najbardziej wpływowa kobieta świata. No, przepięknie. Chociaż nie nazwali ją Matką Najświętszą, Matką Zbawiciela, Matką Kościoła, ale jednak w tym tytule oddali całe piękno postaci Maryi. Rzeczywiście Maryja jest niewiastą, o której na świecie się najwięcej mówiło, pisało, najwięcej jest obrazów, malarstwa. W kościołach wschodnich najwięcej ikon to ikony Matki Najświętszej. Tyle pieśni, a przecież to najpiękniejsze Ave Maria, którego słuchają wierzący i niewierzący, którzy pragną, żeby w najważniejszych momentach życia ktoś zaśpiewał, czy zagrał, czy nawet, żeby wysłuchać to Ave Maria, Schuberta, Gnoda i innych. Maryja rzeczywiście jest najwspanialszą gwiazdą, która nie przemija. Wszystkie gwiazdy ziemskie gasną po pewnej chwili. Nawet tańce z gwiazdami ustają i przemijają.
a gwiazda Maryi nie przemija, bo Ewangelia nigdy nie przeminie. Nigdy nie stanie się nieaktualna. Papież Paweł VI napisał piękną encyklikę o Matce Najświętszej, Marialis Cultus, czyli o właściwym nabożeństwie do Matki Najświętszej, tak byśmy mogli dosłownie przetłumaczyć. I w tej to encyklice Paweł VI pisze: Pismo Święte, odsłaniając w niezwykły sposób Boży plan zbawienia ludzkiego, wszędzie przepojone jest tajemnicą Zbawiciela i wskazuje od Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Pisma Świętego, aż po ostatnią, Apokalipsę, bardzo wyraźnie na tę, która była matką i towarzyszką tegoż Zbawiciela. Ojcowie Soboru mówili podobnie. W Piśmie Świętym rzeczywiście mamy wiele momentów, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, w których jest wskazanie na Maryję. Ona to zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują Go. Dlatego też Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, Matka Odkupiciela, podkreślił: boski plan zbawienia jest odwieczny i odwiecznie związany z Chrystusem. Zaznacza wyraźnie, że w całokształcie tego planu, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje niewiasta, jako matka tego, z którego Ojciec Odwieczny, z którym Ojciec Odwieczny związał dzieło zbawienia. Dlatego teraz przeanalizujemy kilka tekstów, zwłaszcza odnoszących się do Matki Najświętszej. Najpierw będzie to tekst z Księgi Rodzaju, 3 rozdział, wersety od 1 do 16. Posłuchajmy tego tekstu. Czytanie z Księgi Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, a tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią. A on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy.
Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej grzewienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. A więc mamy opis tragedii rodziny ludzkiej, czyli opis grzechu pierworodnego. Po tym grzechu pierworodnym, jak słuchaliśmy w tym opisie Księgi Rodzaju, pierwsi ludzie zaczęli czuć się najpierw nagimi. Ale o jaką nagość tu chodzi? Nie fizyczną. Tylko poczuli się odarci z czegoś, co dawało im największą godność. Przymierza przyjaźni z Bogiem. Przecież człowiek pierwszy i wszyscy ludzie zostali stworzeni do przyjaźni, jak to pięknie napisał Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice Deus Caritas Est. Bóg stworzył człowieka na partnera, czyli do przyjaźni. I właśnie kiedy ci pierwsi ludzie poczuli się nagimi, zaczęli czuć wstyd. Wstyd z powodu tego, co utracili. I teraz następują tutaj w tym opisie dwa piękne obrazy biblijne. Zresztą cała Biblia napisana jest językiem obrazów i symboli i te trzeba odczytywać, żeby dopiero wyciągnąć z nich orędzie. I właściwie te dwa obrazy biblijne są rozwinięciem we wszystkich księgach, aż do Apokalipsy. Pierwszy tutaj obraz. Pierwsi rodzice usłyszeli kroki Boga w ogrodzie. Co to znaczy? Po grzechu pierwszym Pan Bóg się nie obraził na człowieka, na pierwszych ludzi. Ale wyruszył za nimi. Oni uciekają od Niego. To jest obraz biblijny. Ale Bóg za nimi idzie i będzie szedł za każdym człowiekiem, dopóki go nie dopędzi, bo go tak miłuje. I drugi obraz. Bóg woła: Adamie, gdzie jesteś? Adamie to jest liczba mnoga. Ludzie, gdzie jesteście? Czego uciekacie? Te dwa obrazy są tutaj najważniejsze. W tych obrazach, już w tym trzecim rozdziale Księgi Rodzaju jest objawione nieskończone Boże miłosierdzie. Boża miłość, która chce przebaczyć.
Boża miłość, która chce objąć każdego człowieka i przywrócić mu życie w przymierzu przyjaźni. I tu się rozpoczyna teraz ta zapowiedź o tej niewieście, że zapowiedziana jest niewiasta, której potomka zmiażdży zły duch, ale jej tylko pięte. Będzie nowa niewiasta. Niewiasta, która da życie Mesjaszowi, Odkupicielowi. I właściwie ten fragment z Księgi Rodzaju, 3 rozdział, 15 wiersz. Ojcowie Soboru Watykańskiego i nie tylko, bibliści nazywają proto-Ewangelią, czyli jak gdyby już wstępem do Ewangelii. Święty Hieronim trochę bardziej opisowo przetłumaczył ten tekst, aby jego treść stała się bardziej jasna. Tą, która ostatecznie dokona pogromu szatana, będzie Matka Boga Człowieka, Maryja. Jeden z wielkich biblistów, ojciec Stanisław Styś, jezuita, twierdzi, że wielu teologów katolickich widzi w nim nie tylko zapowiedź przyszłego Odkupiciela i fakt niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej, ale również wyrażone dziewicze macierzyństwo Maryi, współodkupienie, macierzyństwo duchowe wszystkich ludzi, pośrednictwo łask wszelkich, a nawet w niebowzięcie. Jest ona już tu obecna i jest ściśle związana ze swoim Synem, realizując razem z Nim zaplanowany od wieków boski plan zbawienia. Również Jan Paweł II w Redemptoris Mater powołuje się na ten tekst, tłumacząc go w ten sam sposób. Teraz mamy drugi piękny fragment z Księgi proroka Izajasza, który jest zapowiedzią Maryi. Z Księgi Izajasza. I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowi, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Tutaj mamy jeszcze wyraźniejszą zapowiedź u Izajasza. 8 wiek przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, kiedy prorok pisze te słowa, pod natchnieniem oczywiście Ducha Bożego. I tutaj są podane nawet imiona. Almach po hebrajsku to dziewica. Emanuel, Bóg z nami, czyli jej Syn Jezus Chrystus, Zbawiciel. Tutaj Bóg przez proroka Izajasza rzeczywiście nam zapowiada, żeby podtrzymać w narodzie nie tylko wybranym, ale w całej rodzinie ludzkiej tą nadzieję, bo zawsze ludzie oczekiwali na Wybawiciela. Jan Paweł II we wspominanej już encyklice Redemptoris Mater w 7 numerze powie o tym fragmencie proroka Izajasza, że w ten sposób Stary Testament przygotował ową pełnię czasów, kiedy Bóg ześle swego Syna
zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Jest jeszcze piękny tekst w Księdze Pieśń nad Pieśniami, ale nie będziemy go teraz czytać. Przejdziemy bezpośrednio do ostatniego tekstu z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 18. Uprzedzam, że może by stać się ten tekst nudnym w słuchaniu, ale spróbujcie wsłuchiwać się, jakie tam są wymienione osoby w tym rodowodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest tutaj najważniejsze. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był synem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezachiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. A więc mamy już ostatnie ogniwo w tej wielkiej historii, która nas doprowadziła do Maryi. Rodowód Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ostatecznie przechodzi przez Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa, jest centralnym ogniwem całej historii. I teraz, co oznacza ten rodowód, trochę taki nudny w słuchaniu? A on jest też związany ściśle, ta Ewangelia, rodowód Pana naszego Jezusa Chrystusa, z tarnowską diecezją. Patronką parafii katedralnej jest Matka Boża w
tajemnicy swego narodzenia. I właśnie w tę uroczystość w katedrze i w święto Bożego Narodzenia poza katedrą czytana jest ta Ewangelia. Zawsze wierni mają problem z wysłuchaniem cierpliwie do końca, a czasem i kapłani pospieszają, czytając te różne hebrajskie imiona, jakie zapisała Biblia. Otóż to ma piękne znaczenie. Pierwsza sprawa. Ta Ewangelia jest dowodem, że Jezus Chrystus, nasza głowa, nie jest postacią legendarną, jak w wielu innych religiach. Założyciel jest legendarny. Tutaj założyciel chrześcijaństwa jest ustawiony w ścisłej historii i udokumentowany w odpowiednim czasie i miejscu. I podobnie jest z Maryją. Maryja jest tutaj ukazana, skąd pochodzi, gdzie mieszkała, jaką ma rodzinę. Wszystkie dane historyczne. Patrzcie, jak Bóg działał przez historię i w historii. To jest pierwsze orędzie płynące z tego fragmentu, a pocieszające. Bo wszyscy światowi historycy, geologowie absolutnie potwierdzają dane zawarte w Piśmie Świętym w wykopaliskach archeologicznych. Drugie orędzie płynące z tej pięknej Ewangelii. W całym tym rodowodzie mieliśmy imiona patriarchów, królów, proroków, ale były i kobiety, żony tychże powyższych, ale i służące. Nic nieznaczące, kiedy weźmiemy pod uwagę tamtą kulturę, gdzie kobieta się właściwie nie liczyła. A popatrzcie tutaj w Ewangeliach, Jezus przynosi rewolucję. Kobieta jest równa w godności z mężczyzną. A więc wszystkie te osoby, kimkolwiek by nie były, były Bogu potrzebne. Każda ta osoba, czy patriarcha, czy król, czy jego żony, czy prorocy, czy ubogie służące, miały swoje zadanie do spełnienia w tej historii zbawczej. I trzecie orędzie, ono jest kierowane do nas. Kimkolwiek jesteśmy, to jesteśmy Bogu potrzebni. Bóg nas stworzył z miłości i jeden jest miłości i trzyma nas w swojej miłości. Gdyby nas wypuścił ze swej miłości, nie byłoby nas i my jesteśmy Bogu potrzebni. Czasem możemy mieć samopoczucie takie, a komu ja jestem potrzebny czy potrzebna? Możemy przeżywać depresję. Otóż wracajmy do tego rodowodu. Odczytujmy go, nawet sylabizując te trudne imiona i nazwiska w Biblii z historii Starego Przymierza. Poczujmy się, że jesteśmy potrzebni. Naprawdę tutaj jest ukazana Maryja w całym tym momencie najważniejszym. Ta historia święta i ten Boży plan zbawienia jest prowadzony aż do Maryi. I z tej Maryi rodzi się albo bierze ludzką naturę Boży Syn, który przyszedł na ziemię. A więc patrzcie. Może ta konferencja pierwsza była trudna, jutro będą łatwiejsze, bardziej takie życiowe. Dzisiaj ona była z konieczności taka troszkę biblijna. Jutro będą bardziej ożywione obrazami, żeby się ktoś nie zniechęcił. Ale spróbujmy tak ucieszyć się dzisiaj naszą wiarą. To nie jest jakiś mit. To nie jest jakaś legenda. Nasza wiara jest ufundowana w
historii rodziny ludzkiej. Dlatego tak zaufajmy jeszcze bardziej. Poczujmy się my dzisiaj wszyscy, że nas Bóg trzyma w swojej miłości. To może tak szybciutko taki obraz. Kiedyś głosiłem rekolekcję dla sióstr zakonnych w jednym klasztorze. I mówiłem o potrzebie raz po raz w życiu, nawet zakonnym, żeby się poczuć tak w objęciach Bożej miłości, bo tak żyjemy. I jeszcze tam była treść trochę dłuższa. Skończyła się ta konferencja, była przerwa. Ja przychodzę na następną do mojego klęcznika w kaplicy. Siostry już czekają na następną konferencję. Na moim klęczniku jest obrazek wymowny. Któraś siostra mnie przyniosła. Ten obrazek niewielki, na tym obrazku tylko takie męskie dłonie dotąd. A w tych dłoniach, w takiej pozycji, takie trzydniowe, puszyste kurczątko. A pod spodem napis: jesteś w dłoniach Boga Ojca. Nic piękniejszego mi nie spotkało. Widać, ta konferencja była odczytana. Tak jest też z naszym życiem. Dlatego my, zwłaszcza tutaj, którzy jesteśmy animatorami, którzyśmy się zdecydowali włączyć w te rekolekcje, to na pewno jesteśmy szczególnie umiłowani w tych dłoniach Boga Ojca. I tym bardziej nas Bóg potrzebuje. Dlatego spróbujmy tak wejść w te rekolekcje, wsłuchując się w te piękne następne teksty, które mamy wspólnie do rozważenia, już pochodzące z Nowego Testamentu. Tak przyjmujmy rzeczywiście, jak wspomniałem na samym początku, te słowa Pisma Świętego, które będą tłumaczone jako taki miłosny list, który Bóg kieruje teraz, w te dni, do każdej i każdego z nas. Ja jeszcze tylko przypomnę te pytania, które tam były podane na spotkania w grupach. Pierwsze pytanie tu brzmi: czy wierzę, że każdy człowiek jest stworzony z miłości Boga? Czy drugie: czy zauważam, jak Pan Bóg prowadził dzieło zbawienia przez ludzi? I tu przy tej okazji bym chciał tak jeszcze to pytanie poszerzyć. A może ktoś się odważy dać świadectwo na tym spotkaniu grupowym, jak jego osobiście Bóg przeprowadzał przez trudne nieraz chwile i wyprowadził na prostą życia, nieraz do głębszego, szczęśliwszego. I trzecie: czy ja czuję się, że jestem przez Boga stworzony i Bogu oraz ludziom potrzebny? To jeszcze tutaj Państwo prowadzący, a później zapraszamy na mszę świętą. Kochani, ja tylko w takich kilku słowach, ponieważ czas goni. Przyjechaliśmy do Was, żeby podzielić się świadectwem naszego życia, właściwie fragmentami tego życia. Nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żeby właśnie to, co ksiądz Kazimierz powiedział, żeby pokazać i zaświadczyć, że z najgorszych sytuacji, z najtrudniejszych, Pan Bóg potrafi wyprowadzić człowieka i potrafi z tych trudnych sytuacji wyprowadzić dobro. Że zaufanie to jedyna rzecz, którą możemy zrobić, żeby przejść przez to życie właśnie z Bogiem i w Jego rękach. Tak w kwestii uzupełnienia do przedstawienia nas, jesteśmy małżeństwem 37 lat. Mamy 4 dorosłych dzieci, 9 wnuków. Jesteśmy szczęśliwą rodziną. A to szczęście wynika z tego, że jesteśmy z Bogiem, cały czas z Bogiem. Pobieraliśmy się bardzo młodo, ponieważ chcieliśmy jak najszybciej zapomnieć o naszych domach rodzinnych. Pochodzimy z bardzo trudnych rodzin alkoholiczych i nie chcieliśmy dalej tak żyć. Czekaliśmy tylko do tych urzędowych 21 lat dla mężczyzny, żeby móc się wyrwać z piekła.
I postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby nasza rodzina nigdy nie była taka, jakie są nasze korzenie. Wiedzieliśmy, że nie możemy liczyć na rodzinę, ani jedną, ani drugą. Byliśmy zbyt młodzi, by zadbać o wszystko sami. Po prostu fizycznie było to niemożliwe. Wiedzieliśmy, że jedyna nasza nadzieja jest w Bogu. I Jemu zawierzyliśmy od początku nasze małżeństwo i nie zawiedliśmy się. Przeprowadził nas przez wszystkie doświadczenia, jak trudne, można by książkę napisać. Natomiast powiem jedno, że były różne momenty, były pytania, Boże, dlaczego to znowu my? Boże, ile jeden człowiek może znieść, ile jedna rodzina może wytrzymać? Boże, ratuj, bo my nie dajemy rady. Ale to zawsze było wołanie do Boga miłości. I On nigdy nas nie zostawił samymi. Mało tego, często dochodziliśmy do wniosku, że gdybyśmy zawsze szli Jego drogą, to wielu sytuacji byśmy uniknęli, a tak błądziliśmy przez swoje też błędy i grzechy. Ale o tych trudnych sytuacjach, ale pełnych nadziei, że Bóg z wszystkiego wyprowadza, to na następny krok.